Teraz odgrywają scenkę. Uczą się poprzez odgrywanie ról. Ta scenka dotyczy dyskryminacji dziewcząt. Jedna dziewczynka gra chłopca, a druga, ta, która została uderzona, dziewczynę. Mogę to zobaczyć? Byłyście świadkami takiej sytuacji? Tak. Bardzo się cieszę, że teraz będziecie wiedziały, jak zareagować i że to jest złe. Nie możecie pozwolić, żeby ktokolwiek was bił. Ile z was chciałoby ukończyć 12 klas, zanim wyjdzie za mąż? Tego właśnie chcemy. Dziewczynki po zajęciach wracają do domów i już wiedzą, jak rozmawiać z rodzicami. Potrafią negocjować. Mówią im, chcemy kontynuować naukę. Nie chcemy wcześniej wychodzić za mąż. Jeżeli będziemy miały wykształcenie, będziemy mogły być samodzielne. Będziemy mogły zarabiać pieniądze. Nie będziemy zdane na innych. Dzisiaj w wiosce słyszałam historię dziewczyny, która dostała się do szkoły medycznej. Inna dziewczyna kształci się na pilota. To niesamowite. Dziewczynki nie potrzebują jakiegoś szczególnego wsparcia. Po tych wszystkich latach doszliśmy do wniosku, że musimy po prostu je upodmiotowić. Gdy to już się stanie, dziewczynki zrobią resztę. Upomną się o swoje prawa i przywileje, które im się należą.